Jeśli chodzi o zwrot kapitału, to akurat jestem o tyle w temacie, że w Pucie Czoła z koleżanką rezerwujemy kapitał w XXI wieku Thomasa Pikettiego. To jest, gdzie Thomas Piketty mniej więcej na 1000 stron rozwinął ten wątek. Chciałem tylko powiedzieć, nie streszczając tego 1000 stron, który będzie dostępny mniej więcej od kwietnia, wszystkim Państwu, że faktycznie taka prawidłowość została zaobserwowana, niemniej tenże badacz wskazuje, iż poziom zwrotu z kapitału i jego relacja do dochodów z pracy nie ma charakteru pewnego obiektywnego czy naturalnego, czy prawa przyrodniczego, tylko jest pewną prawidłowością wynikającą z czynników także politycznych, z których najprostsze, jakie możemy wymienić, to chociażby generalny poziom opodatkowania rozmaitego typu dochodów, czy to z pracy, czy to z kapitału, ale także kwestia ewolucji technologicznej, na którą mamy stosunkowo najmniejszy wpływ, mówiąc o poziomie makro, nie o poziomie poszczególnych krajów, ale także kształt stosunków pracy, to znaczy to na przykład jaki jest poziom uzwiązkowienia. Oczywiście w nowych kontekstach to wszystko nie oznacza, że można powtórzyć, czy prostym rozwiązaniem byłoby powtórzenie starych rozwiązań z okresu tego powojennego państwa opiekuńczego. Niemniej to są wszystko kwestie, których istnieje pewne polityczne pole manewru, to jedna rzecz. A druga, jeśli chodzi o rozwój. Faktycznie ten model, w którym podwyższenie, czasem wymuszone politycznie, kosztów pracy prowadził do zwiększenia nakładów na badanie i rozwoju technologicznego, ergo wzrostu konkurencyjności gospodarki, to jest model, który został skutecznie zastosowany w innej epoce, to znaczy na przykład w latach 50., latach 60. No, to jest doskonały model, doskonały przykład, kiedy to naprawdę zadziałało. Są oczywiście jeszcze inne przykłady, w których niejako pośrednie, to znaczy takie, tutaj myślę o Korei Południowej, która z jednej strony konkurowała niskimi kosztami pracy i tanią siłą roboczą, mówiąc nieco niezaładnie, bo mówimy o ludziach pracujących, ale zarazem prowadziła bardzo inteligentną politykę, w której zysk czerpany z przyciągniętego tanią pracą kapitału był kierowany na postęp technologiczny. Krótko mówiąc, Korea Południowa w drugiej połowie lat 60. konkurowała przede wszystkim bardzo tanią, nieźle wykwalifikowaną siłą roboczą. Będąc krajem stosunkowo nisko rozwiniętym, w latach 80. była krajem, który miał już rozwinięty, bardzo trudny, skądinąd przemysł stoczniowy na przykład, zaczynając w zasadzie od zera i nie mając żadnych zasobów. Nie twierdzę, że tę drogę można w prosty sposób powtórzyć, dlatego że to jest jeden z argumentów Dani Gredrycha na rzecz zmiany w ogóle reżimu globalnego, że w latach 60. i latach 70. krajom tego typu było dużo łatwiej, dlatego że ramy makroekonomiczne były, ich pole manewru było dużo większe, także pole, jeśli chodzi o kontrolę na przykład przepływów kapitałowych i ochronę, czasową ochronę poszczególnych sektorów. Niemniej na argument, że naszym jedynym zasobem może być tania praca, niestety podstawowy argument, czy podstawowa odpowiedź brzmiałaby, że niestety pojawiają się takie kraje jak Bangladesz, Birma, bo już nie mówię o Chinach, ale coraz to kolejni aktorzy, kolejne społeczeństwa, w których pracujących są dziesiątki i setki milionów, którzy potencjalnie mogą pracować nieporównanie taniej przez bardzo długi czas przy zapewnieniu stosunkowo nie najgorszej infrastruktury czy warunków pewnej stabilizacji politycznej. Tak? To już nie jest Afryka, w której w niektórych krajach państwo w ogóle nie funkcjonuje, czy niemal nie funkcjonuje. To są kraje półautorytarne do pewnego stopnia, które dzięki temu świetnie nadają się do inwestycji. Takich inwestycji, które kierują się przede wszystkim zwrotem z taniej pracy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te wyjazdy za chlebem, no i tutaj nie udzielę odpowiedzi krótkiej, jaka byłaby odpowiedź, znaczy jakie byłoby remedium na naszą sytuację, tylko jeśli myślimy o dobrym społeczeństwie i dobrej gospodarce, to na największym stopniu ogólności chodzi nam prawdopodobnie o taką gospodarkę, której jest stosunkowo dużo, stosunkowo dobrze płatnych i bezpiecznych miejsc pracy. Czyli to jest na przykład model gospodarki
przy wszystkich zastrzeżeniach Hagen i Schroedera model gospodarki niemiecki, czy model gospodarek skandynawski. Zmierzam do tego, że w Polsce są takie kategorie zawodowe, w których inaczej, mamy ludzi wykształconych do tego typu gospodarki, dla których nie ma miejsca pracy. To znaczy dobrze wykształceni inżynierowie z Politechniki Wrocławskiej, to ich najlepszą strategią prawdopodobnie znalezienia pracy jest wyjazd za granicę do Niemiec. Dlatego, że tam istnieje przemysł. Ja mam problem z mówieniem o edukacji jako pewnej drodze rozwoju. To jest oczywiście bardzo istotny czynnik, tylko że jeśli podaje się różne pozytywne przykłady z zagranicy, które można by naśladować, takie jak na przykład Finlandia, czy takie właśnie jak Niemcy. Bardzo często się mówi o tym, że boom edukacyjny w 1989 roku skłonił bardzo wielu ludzi, znaczy polegał między innymi, znaczy opierał się na nakłonieniu bardzo wielu ludzi do studiowania przedmiotów ogólnych, następnie do pójścia na studia. Większość z nich zdobyła wykształcenie humanistyczne, nie zawsze bardzo wysokiej jakości. No a przecież za granicą, za Odrą mamy taki świetny model, w którym jest szkolnictwo zawodowe, gdzie ludzie zdobywają zawód umożliwiający im zarobkowanie na całkiem niezłym poziomie. No i to jest prawda, ten system bardzo dobrze działa. Tylko on ma, jest jeden warunek możliwości, żeby dobrze funkcjonował, który w Polsce nie jest już spełniony. Nie wiem, czy kiedykolwiek był, być może kiedyś. To jest warunek istnienia dużej ilości miejsc pracy w przemyśle. Znaczy Niemcy mają takie świetne szkolnictwo zawodowe, bo mają przemysł. Prawda? Znaczy oczywiście jest pytanie o wynikanie jajko czy kurę, prawda? Ale jeśli zaczynamy dyskusję o przesuwaniu polskiej gospodarki w tym międzynarodowym podziale pracy i zaczynamy ją od edukacji, to musimy na to zwrócić uwagę. To znaczy, że nie tylko Niemcy mają dobrą gospodarkę, bo mają i stosunkowo zamożne społeczeństwo, bo mają dobrą edukację, także zawodową, czyli taką, która jest dostępna w stosunkowo szerokim warstwie społecznym, ale także to, ta edukacja ma sens dlatego, że jest dopasowana do struktury gospodarki. Ja tu pozwolę sobie na taką anegdotę, która mam z niej problem, bo ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Znaczy powiedział mi ją, to nie musi być prawdziwa, ale może być prawdziwa. Otóż podobno na początku lat 90. delegacja polskiego świata akademickiego, złożona głównie z profesorów o dużym autorytecie w podeszłym wieku, udała się do wicepremiera Leszka Balcerowicza, chcąc mu zgłosić w rozmowie bezpośredniej dramatyczny problem wynikający z zmniejszenia nakładów na szkolnictwo wyższe. To byli ludzie, jak rozumiem, generalnie wspierający ogólny kierunek transformacji, czy jakoś sympatyzujący z przemianami po 1989 roku, no niemniej stwierdzający, taki też argument mieli Leszkowi Balcerowiczowi przedstawić, że oni rozumieją obiektywne uwarunkowania, z jakimi mamy do czynienia i potrzebę, no, że to wszystko musi boleć i że to musi kosztować dalej i tak dalej. Niemniej tak gwałtowne obniżenie nakładów na szkolnictwo wyższe grozi zapaścią cywilizacyjną Polski. To jest bardzo wielkie słowa padały w tej rozmowie. No i na to ponoć wicepremier Balcerowicz miał odpowiedzieć. Panowie, no to my byli sami panowie. Takie jest miejsce Polski w globalnym podziale pracy. To była wypowiedź w pewnym sensie spójna i racjonalna. Znaczy pokazująca, że być może nadmiernie rozbudowane szkolnictwo wyższe na przykład nie jest adekwatne do naszych potrzeb, dlatego że nasza gospodarka nie będzie generować w przewidywalnej przyszłości miejsc pracy danego typu. Także ale ta anegdota, jakkolwiek nie jestem pewny, czy jest prawdziwa, wydaje mi się prawdopodobna, wydaje mi się wiarygodna. Dlatego też uważam, że aktywna polityka wspierająca rozwój przemysłowy, rozwój technologiczny, nie tylko poprzez środki typu właśnie wymuszenie nakładów na badanie i rozwój poprzez sztuczne podwyższenie kosztów pracy, ale także ta strona podażowa, tak? Czyli tworzenie rynku na przykład na rozmaite nowe technologie, to jest być może jakiś kierunek. Sądzę, że po części w tę stronę szły wnioski raportu Jerzego Hofnera sprzed mniej więcej roku chyba, dotyczące potencjału polityki przemysłowej na najbliższe lata i pewnych sektorów, w których Polska ma
pewien potencjał stwarzający nadzieję na możliwość konkurowania na rynkach, jeśli nie globalnych, na poziomie Stanów Zjednoczonych i Niemiec, to przynajmniej w pewnych niszach rynkowych na poziomie regionalnym. Także wydaje mi się, że polityka przemysłowa tutaj gdzieś jest tym kierunkiem i jak mówię, polityka wykraczająca poza instrumenty wymuszania innowacji w taki sposób, jak to Pan przedstawił, jak to rzeczywiście miało miejsce w niektórych krajach, czasem z niezłym skutkiem, ale zupełnie innych warunkach. Być może to jest jakiś kierunek, który powinien być rozważony. Chociaż zdaje się, że doświadczenia naszych instytucji nakierowanych na inwestycje rozwojowe, jak również Panu zdarzyło się kiedyś stwierdzić, stan pozostawia wiele do życzenia. Dziękuję za tę prezentację.